Co to jest dziedzina funkcji? I zanim odpowiem na to pytanie, może przypomnę jeszcze, co to jest funkcja. No i teraz takim wygodnym wyobrażeniem funkcji to jest myślenie o takim pudełku, które ma nazwę i ulubioną nazwą funkcji jest literka F, ale oczywiście to nie, funkcja może mieć dowolną nazwę. Z jednej strony ma otwór, gdzie wrzucamy argumenty funkcji, czyli tu jest, który z kolei ulubioną nazwą argumentu funkcji jest x, ale to też nie jest argument. A z drugiej strony możemy wyjąć wartość funkcji, którą zwykle oznaczamy f od x. Wartość funkcji. No i zwykle w matematyce mamy tak, że ta wartość funkcji jest określona pewnym wzorem, prawda? Czyli ten wzór mówi nam, co zrobić z x, aby obliczyć tę wartość. Na przykład f od x niech będzie 2 przez x. No dobrze, spróbujmy policzyć parę wartości tej naszej funkcji f, czyli mamy tutaj tę f. Tutaj powiedzmy wkładamy 3, wyjmujemy f od 3. No ile jest f od 3? Czyli w miejsce x tutaj mamy wstawić liczbę 3, czyli f od 3 to jest 2 trzecie, czyli tu jest 2 trzecie. No powiedzmy, jeżeli wrzucimy minus 1 trzecia, to f od minus 1 trzeciej, no to jest 2 podzielić przez minus 1 trzecia, czyli 2 razy minus 3, czyli minus 6. No powiedzmy, że wrzucimy x równe 0, wtedy f od 0 to jest 2 przez 0. No właśnie, i mamy pewien kłopot, bo dzielenie przez 0 jest niezdefiniowane. Czyli tutaj w miejsce x no nie możemy podstawić 0, bo nie możemy wtedy obliczyć wartości funkcji. Czyli widać, że jak mamy wzór, prawda, to nie wszystkie, że ta funkcja tutaj ma pewną, to pudełko tutaj ma pewną instrukcję obsługi dołączoną, która mówi, jakie x możemy tu wrzucać. I ta instrukcja obsługi jest jakby nieodłącznym elementem definicji funkcji. Także trzeba pamiętać o tym, że funkcja to jest nie tylko wzór, ale i dziedzina. I właśnie ten zakres możliwych argumentów to jest dziedzina funkcji. Napiszmy tutaj dziedzina funkcji to jest zakres, zbiór dopuszczalnych argumentów. Zbiór dopuszczalnych argumentów. I jak mówię, ta instrukcja jest nieodłącznym fragmentem definicji funkcji, czyli to jest wzór plus dziedzina. No i teraz w szkole często spotykamy takie polecenie: określ dziedzinę funkcji zadaną wzorem. I to jest pewien skrót pewnej konwencji, która mówi, że jeżeli mamy funkcję zadaną wzorem, to umawiamy się, że maksymalną dziedziną takiej funkcji jest zbiór tych wszystkich liczb, dla których wzór ma sens. Oczywiście w konkretnym zadaniu może być tak, że nie wszystkie argumenty, dla których wzór ma sens, nas interesują. Na przykład x musi być dodatnie. No dobrze, wróćmy do naszej funkcji f. Czyli tutaj taką maksymalną dziedziną, dla której ten wzór ma sens, to są liczby różne od zera. No, czyli dziedzina naszej funkcji f, taka maksymalna dziedzina, dziedzina f to jest zbiór tych liczb rzeczywistych, x należy do r, prawda? To pogrubione r oznacza liczby rzeczywiste, taka jest konwencja, to jest znaczek przynależenia do zbioru, takie, że x różne od 0. Czyli to jest maksymalna dziedzina, na której ten wzór ma sens. Oczywiście, jak mówię, gdyby ta nasza funkcja miała opisywać pewne zjawisko fizyczne, to wtedy na przykład takie, że x musi być dodatni, wtedy mielibyśmy ten sam wzór, a mniejszą dziedzinę. Prawda? I to wtedy by była inna funkcja. Popatrzmy na kolejny przykład. Powiedzmy, że mamy funkcję h, a argument nazwijmy sobie t, to jest pierwiastek z 6 minus t. I spróbujmy obliczyć kilka wartości. H od 0 to byłoby pierwiastek z 6 minus 0, czyli pierwiastek z 6. H od 2
to by było pierwiastek z 6 minus 2, czyli pierwiastek z 4, czyli 2. H od minus 3 to by było pierwiastek z 6 minus minus 3, czyli pierwiastek z 9, czyli 3. H od 9 to by było pierwiastek z 6 minus 9. Aha, i znowuż mamy kłopot. To byłby pierwiastek z minus 3 i znowuż pierwiastek z minus 3 nie jest liczbą rzeczywistą. Wobec tego no widzimy, że taką znowuż maksymalną dziedziną tej funkcji h, czyli takim maksymalnym zbiorem, dla których możemy wykonać operację na argumencie, którą ten wzór nam każe wykonać, to co pod pierwiastkiem musi być dodatnie, prawda? Czyli 6 minus t musi być większe, równe 0. Wobec tego samo t musi być mniejsze, równe 6. Czyli dziedziną naszej funkcji h jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych mniejszych bądź równych 6. Dziedzina może być całkiem mała. Na przykład, jeżeli zdefiniujemy funkcję k od r jako 1 dla r równego 0 i 0 dla r równego 1, no to jaka jest dziedzina tej funkcji? No widzimy, tutaj mamy napisane w tej definicji, że do tej funkcji, argument naszej funkcji może przyjmować tylko dwie wartości, 0 lub 1. I tylko wtedy możemy powiedzieć, jaka jest wartość tej funkcji. Wobec tego dziedziną funkcji k, dziedziną funkcji k jest zbiór dwuelementowy, 0 lub 1. Prawda? Zbiór dopuszczalnych argumentów, zbiór dopuszczalnych r tutaj, to są dwie liczby 0, 1. Czyli chciałbym jeszcze raz podkreślić, że funkcja to jest wzór plus dziedzina. Prawda? No i konwencja, która mówi, że jeżeli mamy wzór, to dziedziną takiej funkcji, jeżeli nie jest podana dziedzina funkcji, a jest podany tylko wzór, to przyjmujemy, że dziedziną takiej funkcji jest maksymalny zbiór, na którym ten wzór ma sens. Czyli na przykład tutaj jeżeli f jest 2 przez x, to dziedziną takiej funkcji, taką maksymalną, to są wszystkie liczby różne od 0. Podobnie tutaj, jeżeli wzór jest pierwiastek z 6 minus t, to taką maksymalną dziedziną tej funkcji jest zbiór wszystkich liczb mniejszych równych 6. No a czasem dziedzina jest podana jawnie, tak jak tutaj. R może być 0 lub 1 i ta dziedzina wtedy jest tylko dwuelementowym zbiorem 0, 1.